Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony GhostMikus i zapraszam was do oglądania kolejnego filmiku, tym razem nowość na moim kanale League of Legends. Gram tutaj postacią o imieniu Ashe. Mój komentarz nie będzie trwał przez całą rozgrywkę, mam nadzieję, że nie będzie mi to przeszkadzało. Jest to pierwszy film z LoL'a, więc nie wiem jak dokładnie się z takimi filmami obchodzić. Ci, którzy oglądali poprzedni film z Battlefield 3, wiedzą, że zapowiadałem już ten film. Także nie będą zaskoczeni. Film nie jest jakiś strasznie długi, jeżeli chodzi o ten typ rozgrywek, bo trwa jakieś 30 minut, jak to dobrze widzę. Udało mi się to jakoś nagrać, ponieważ pomyślałem, a nagram sobie coś jak gram, po prostu. No i tak nagrałem i naprawdę zobaczycie tutaj niezłą miazgę naszego zespołu i również mnie. Zaczęło się dosyć niewinnie, ale żeśmy ich później, oni nas nafidowali tak naprawdę i żeśmy im naprawdę wkopali. A więc na razie zostawiam was tutaj z rozgrywką. Przyglądajcie się dobrze, nie komentujcie proszę moich poczynań, bo mam dopiero 15 level, dopiero co wbiłem ten 15 level. I nie komentujcie, no builda możecie komentować, bo chętnie bym usłyszał trochę o tym buildzie, bo różne buildy spotkałem. I co? Tutaj się już runda zaczęła, minionki już przyszły. W ogóle byłem trochę, że tak powiem, wkurzony, bo na początku, zobaczcie, nie mamy jakichś dobrych postaci. Jeden Jax, który jak się okazało był junglerem tylko, więc myślałem, że będzie kicha. Dotrwam z wami do pierwszego killa, bo myślę, że nie będzie on tak późno. Tutaj gram na bocie z Vi. Vi ogółem trochę niski level miała, bo patrzyłem sobie na LoL Nexusie. Trochę niski level i trochę była zbyt śmiała była, bym powiedział. Zbyt śmiała była. Tutaj zobaczcie, trochę dałem dupy, bo tak. No i tu był mój błąd. Tutaj nie komentujcie tego, bo naprawdę tu mogę sam powiedzieć, że dałem ogromnej dupy, bo nie atakuje się przeciwnika pod turetem. To jest pierwsza zasada. Dobra, to ja was zostawiam z rozgrywką, miłego oglądania życzę i do końca rozgrywki, bo jeszcze wrócę skomentować jeszcze tam ostatnie sekundy. Let's see how close they can get. Huh.
Strike quickly. I always take the high ground. Executed. No one escapes my aim. I won't lead us astray. Do not confuse mercy for weakness. Faster than my arrow? I think not. Swiftly now. My best work from afar. Avarosa, guide me.
has been slain. Peace requires a steady hand. My arrows fly true. We are one people. Make it count. Stand together. Never lose focus. Killing spree. Stand together. I won't lead us astray. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. Peace requires a steady hand. An enemy has been slain. Let's see how close they can get. An ally has been slain. Rampage. Do not confuse mercy for weakness. Spree. Your team has destroyed a turret.
We're on the right path. The Freljord. Has destroyed a turret. Right between the eyes. Rampage. Never lose focus. We are strong. You have slain an enemy. My aim is steady. Let fly. Take the high ground. Together.
peace requires a steady hand. Never lose focus. Use mercy for weakness. I do my best work from afar. An enemy has been slain. United, we are strong. An ally has been slain. Never lose focus. Your team has destroyed a turret. I won't miss. I won't lead us astray. Let's see how close they can get. Killing spree. I do my best work from afar. Shut down. You will unite the Freljord. Peace requires a steady hand. The enemy has been slain. I only need one shot. Stand together. Killing spree. Make it count. Swiftly now. I'm
one people. Faster than my arrow has been destroyed. I always take the high ground. Song. My aim is steady. Idiot. We're on the right path. A summoner has disconnected. A summoner has reconnected. Killing spree. Swiftly now. Your team has destroyed a turret. Stand together. My arrow? I think not. United, we are stronger. Peace requires a steady hand. Won't lead us astray. Witam was ponownie z komentarzem i jak sami widzicie, nie jest runda najgorsza, a właściwie bardzo dobre, bo miażdżymy drużynę przeciwną. Mam ogromny damage, bym powiedział, bo ściągam minionki na dwa hity. Tutaj pieprzony Kimo zastawił sobie parę grzybków. Zostały ostatnie parę minut rozgrywki, dlatego wróciłem, bo jak powiedziałem wcześniej, wrócę na koniec, żeby jeszcze sobie trochę poopowiadać. A więc
rozgrywka mi się bardzo fajnie grała mi się w to, tutaj tą w ogóle tą rundę. Pomijając, żeby fajnie mi szło, bo miałem tam, jak widzicie, trochę healii wyszło. Tutaj udałem się, zobaczcie, to teraz. Piękny heal. Ult, trochę full auto-ataku. I double kill, proszę państwa. Ale niestety, kto mi musiał przeszkodzić? Teemo, bo co, on był bardzo dobry zresztą, on się dobry build miał. I Infinity Edge był już mój. Tutaj mój build, no nie był może najgorszy, ale mógł być lepszy, powiem szczerze, mógł być lepszy. Ale nie chciałem minimalizować gry, żeby spojrzeć na buildy przykładowe, bo bałem się, że przestanie mi się nagrywać, albo coś mi się spieprzy z nagrywaniem, bo ten Shadowplay, którym teraz nagrywam, nie jest jakoś stabilny, bym powiedział. Bo Frapsa też za to nie lubiłem, bo we Frapsie jak nagrywałem, to była przez chwilę czarna plama, albo nagrywało mi również pulpit, jak sprawdzałem coś. Więc tutaj ten build był zupełnie mojego autorstwa, bym powiedział. Przepraszam za to, że tak mówię, ale jestem chory, bo nagrywam to chwilę potem, jak nagrywałem Battlefield 3. I jeszcze jestem chory. Przez te pół godziny nic mi się nie zmieniło. Właśnie tutaj mi się filmik, nie poprawiło mi się nic. I widzicie, i kolejny Teemo akurat tutaj padł z mojej ręki. Fajny ogarnięty team miałem. Każdy wiedział, o co chodzi. Jack naprawdę wiedział, on miał duży damage robił, ale Jax był junglerem, więc on nie był obecny na każdej linii, ale zawsze jak ja tam zauważyliście, jak ja pokazałem jakiegoś przeciwnika, to on zawsze raczej się włączał w takie rzeczy, bo wiedział, że ze mną są duże szanse wygranej. I to jeszcze, wiecie co, tutaj naprawdę się nieźle zrobiłem, bo no i zobaczcie, już kończę, bo właściwie jest już koniec. Piękna końcówka, a więc komentujcie, subskrybujcie, przepraszam za te lagi, tutaj ostatnie, jeszcze ostatni ult. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. I na razie, do zobaczyska. Cześć!